Podsumowując jakby spotkanie, najpierw zacznę od końca, bo mimo pewnych wydarzeń, które zadziały się na boisku i tego, że wynik od początku nie układał się po naszej myśli, to punkt wywieziony z tak trudnego terenu z dobrym zespołem jest na pewno cenny, ale na pewno ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu jest do bardzo gruntownej analizy i poprawy pewnych zachowań, bo nie wiem, wyglądaliśmy trochę tak w pierwszej połowie, jakbyśmy może nawet zbyt pewni siebie wyszli na to boisko i myśleliśmy, że sobie spokojnie tutaj pogramy w piłkę i wynik jest tylko kwestią czasu. No tak nie można. Straciliśmy w bardzo głupi sposób bramkę. W taki sposób nie przystoi nam tracić bramek i tym bardziej, że wiedzieliśmy, że bardzo często zespół Chojniczanki gra taką długą piłkę na Giela i starają się na tym budować też czasami akcje. No i w pierwszej połowie, tak jak już to wspomniałem, można powiedzieć, że jeszcze byliśmy niestety w autokarze. Na pierwszą połowę nie dojechaliśmy. Wiemy o tym, duży niedosyt, ale mimo wszystko ta druga połowa, mimo że zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu, to zabrakło jeszcze tej przysłowiowej kropki nad i niestety mimo tego, że mieliśmy później jeszcze i przewagę liczebną, to nie potrafiliśmy tego udokumentować strzeleniem więcej goli, mimo tego, że mieliśmy ku temu okazję. No ale tak jak już powiedziałem na samym wstępie, odbieram ten punkt z wyjazdu tutaj z Chojnic jako punkt wywalczony i na pewno to dla nas jest cenniejsza zdobycz niż w dniu dzisiejszym gospodarza z Chojnic. Wojtek Wielka, Radio Weekend FM. Panie trenerze, mam wrażenie, że po dzisiejszym meczu przedmiotem rozmów w obu obozach, w obu drużynach będzie praca sędziego. No pana między innymi wyrzucił na trybunę. Co pan o postawie arbitrów może by się powiedzieć? Znaczy, dzień dobry panie redaktorze, w ogóle miło widzieć po paru latach. Panie redaktorze, ja powiem tak, ja wyleciałem zasłużenie, tak? Bo ta druga kartka dla mnie była zasłużona na pewno. I tu nie mogę mieć pretensji do sędziego, tylko do siebie, tak? Emocje trochę dały znać o sobie, niepotrzebnie klaskamy za decyzję, tak? No, trzeba powiedzieć prawdę, tak? Także sędzia tu się zachował prawidłowo, bo trudno, to był mój błąd. Co do tych decyzji, no tak z boku wyglądały niektóre decyzje na kontrowersyjne, prawda? Ale tak prawdę mówiąc, no trzeba to spokojnie przeanalizować, bo wiem, że czasami to, co się na gorąco wydaje błędną decyzją, czasami później na chłodno oceniając, bywa inaczej. Niewątpliwie gdzieś tych emocji trochę było, ale z drugiej strony myślę, że generalnie to był mimo wszystko dobry mecz dla kibica, ale na pewno nie był to łatwy mecz do prowadzenia dla sędziego. To też trzeba przyznać. Także, a co do oceny, no to już wiem, no to niestety proszę mi wybaczyć, ale trener od oceniania pracy sędziów niestety nie jest, tylko są inni ludzie. Dziękuję bardzo. Zacznę tak, że intensywny, bardzo intensywny tydzień za nami. Pełen wielkich emocji, wrażeń, ale przede wszystkim też dużo doświadczenia dla drużyny, bo w tych trzech meczach, mam tu na myśli rezerwy UKS-u, Puchar Polski i teraz mecz z Kotwicą, zebraliśmy bardzo, bardzo dużo wiedzy na temat naszych zawodników, jak reagują w różnych sytuacjach, niekoniecznie takich pozytywnych. I tutaj na pewno jestem z tego bardzo zadowolony. Na pewno dzisiaj, co do dzisiejszego meczu, mieliśmy taki dobry, skuteczny plan, jak grać z Kotwicą. Braliśmy też to pod uwagę, że graliśmy właśnie trzeci mecz w ciągu tygodnia i chcieliśmy być bardzo tacy pragmatyczni w tym działaniu i tacy byliśmy. Zdobyliśmy bramkę, rozpoczęliśmy ten mecz tak, jak chcieliśmy. Napieraliśmy
mocno, stworzyliśmy kilka bardzo dogodnych sytuacji i zabrakło tego, żebyśmy wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Wtedy byśmy, myślę, dużo łatwiej by nam było funkcjonować, grać, a tak to no taka pierwsza połowa, która naprawdę napawa dużym optymizmem. Druga połowa dobrze zaczęta, no i dwa takie błędy, które nie powinny się zdarzyć. Daliśmy pretekst, żeby sędzia podyktował bardzo kontrowersyjnego karnego i no, czerwona kartka, gdzie nieodpowiednie zachowanie Ediego. Myślę, że kompletnie nie było potrzeby, żeby w taki sposób faulował, ale tutaj na pewno sędzia miał podstawy, żeby dać tą czerwoną kartkę. I Edi wprowadził zespół w taki bardzo trudny stan, prowadząc 1-0. No gdzieś tutaj musielibyśmy, prowadząc, tak? Prowadziliśmy? Tak, w tym momencie jeszcze? Gdzieś jak czerwona kartka? Nie, już 6 minut po. 6 minut po, no to tym bardziej, kiedy zespół jest w takim trudnym momencie, no nieodpowiednie zachowanie i do końca musieliśmy bardzo mocno walczyć, ale to też poznaliśmy ten zespół, jak w trudnym momencie reaguje. Dokonaliśmy wielu rotacji na pozycjach, musiałem dokonać zmiany, gdzie wpuściłem Błażeja Szczepanka i musiałem go niestety zdjąć, bo wymagała tego sytuacja i działania taktyczne. No tak to w piłce jest, na pewno to nie jest nic przyjemnego, ale rozmawiałem z Błażejem, powiedziałem mu, że takie po prostu decyzje czasami są i musi być silny i mocny i na pewno tutaj nie było nic robionego gdzieś po złości, tylko myślałem ze sztabem o drużynie i o tym, żebyśmy w tym trudnym momencie też dobrze funkcjonowali i przede wszystkim byli skuteczni i żebyśmy minimum utrzymali ten remis, bo wiemy, że w Łodzi uciekło nam na 40 sekund do końca, uciekł nam jeden punkt i na pewno bardzo, bardzo byliśmy źli na to. Dużo emocji, na pewno te emocje takie po prostu były bardzo stresujące, no ale jak nie umiesz wygrać, to musimy uszanować remis, my go uszanowaliśmy i mamy gdzieś tam niedosyt, ale z drugiej strony na pewno trzeba też patrzeć na to, że różnie mogło to się ułożyć. Tak jak powiedziałem, nowe doświadczenia, nowy materiał do tego, żeby ta drużyna stawała się silna pod każdym względem. I tyle, i trzeba dalej pracować. Dziękuję. Może pytanie, Wojtek, że chciałbym Pana poprosić o komentarz do takich dwóch obrazków, które zaobserwowałem w trakcie drugiej połowy. Jedna sytuacja to jest związana z dopingiem, który niósł się po całym stadionie, takim spontanicznie wywołanym. Dawno nie widziałem obrazek w ulicach. A druga sytuacja to, kiedy schodził Pan już po meczu do szatni, słyszałem pokrzykiwania kibiców, którzy gratulowali dobrego meczu, dziękowali za walkę. To też w ostatnim czasie nie zdarzało się w ulicy. Czy Pan to odbiera jako taki symptom, że kibice zaczynają doceniać, jak ta drużyna zaczyna wyglądać i jak walczy, bo chyba to jest to, co kibice najbardziej doceniają? No tak, na pewno cieszę się z tego, że wraca to, co w Chojnicach znaliśmy, czyli taka żywiołowa, spontaniczna reakcja kibiców, bo wiemy, że tym ludziom bardzo zależy na drużynie i może z racji tego, że nie było tak wcześniej, tak drużyna nie reagowała, dlatego kibice reagowali w inny sposób. Dzisiaj ta drużyna jest nową turą, tak jak nasze hasło. I chcieliśmy takiej drużyny, chcieliśmy drużyny z takim właśnie zaciętym charakterem, z bardzo walczącym i to się okazuje, że zrobiło i tutaj tylko trzeba się cieszyć z tego, że ludzie będą pamiętać ten mecz w dużych emocjach i chcieli pomóc drużynie. To było coś fantastycznego i tego byśmy chcieli jak najwięcej. Widzieliśmy dopingujących naszych kibiców, którzy śpiewają. Widzieliśmy reakcję kibiców, którzy wstali ze strefy tutaj VIP i nie tylko i zaczęli dopingować drużynie. Chcieli bardzo pomóc, to jest bardzo budujące i bardzo mi się to podobało.
Sam byłem w wielkich emocjach i też gdzieś tam dopingowałem chłopaków, motywowałem. No i tak jak powiedziałeś, tutaj schodząc, faktycznie kibice docenili i to jest, myślę, że w tej nowej turze kolejny taki plusik, że ludzie widzą tą pracę, którą wykonujemy. My wiemy, co robimy, wiemy, jak robimy, wiemy, już kolejny raz powiem, że ta drużyna jeszcze nie jest zamknięta, jeśli chodzi o budowę, to dalej ten proces trwa. I te małe rzeczy doceniam. Doceniam właśnie kibiców, bo oni są nam bardzo potrzebni. Bez nich będzie to nudne. Z nimi będzie to coś fajnego i wiem, jak ludzie reagują, jak ja przechodzę się przez miasto, przez Starówkę. Pytają, zadają pytania, interesują się i pokazali to na trybunach i chciałbym takich obrazków jak najwięcej, a chciałbym też, żebyśmy jako cały klub dostarczali im takich emocji, że będą takie emocje mieli jak dzisiaj, tylko żeby jednak ten happy end był taki, że zwycięstwo i 3 punkty zostaną w Chojnicach. I teraz zmieniając zupełnie temat, czeka nas wyjazd daleki, to już mniejsza o to, że daleki, ale wyjazd, no i kolejna próba do przełamania tej serii, która ciąży już w Chojniczance. 20 meczów w delegacji bez zwycięstwa. Czy w tym całym zamieszaniu, które było w ostatnim tygodniu i przy tych wielu meczach, zdążył Pan już pomyśleć o tym, co zrobić, żeby przerwać tę serię i w końcu przywieźć komplet punktów z delegacji? Tak. Mamy taki wstępny plan, jak zorganizować całą logistykę. Jak jest ułożony już plan treningowy, jak mamy trenować i na pewno będziemy mądrze i dobrze pracować, żeby w końcu wygrać mecz. Na pewno będziemy chcieli to zrobić w mądry sposób i jestem świadomy, że drużyna dojrzewa i ma liderów, którzy się kształtują, którzy rosną i ta drużyna przede wszystkim staje się coraz mądrzejsza, bo suma tych doświadczeń, które odnosimy, pokazują, że nawet po meczu w Łodzi bardzo przeżywali to, bardzo przeżyli to, jak w jakich okolicznościach przegraliśmy i widziałem taką złość sportową w nich i ten mecz tutaj ze Śląskiem 2 Wrocław w Pucharze pokazał, jak byli wściekli na tą sytuację. Przebiegliśmy 118 km na boisku drugoligowym. Myślę, że to jest bardzo duży wyczyn, żeby tak intensywnie grać. I też doceniłem to, co powiedział trener z rezerw Śląska, że tak intensywnie graliśmy przez cały mecz. I to pokazuje, że ten zespół ma dużo przed sobą. Ja bardzo wierzę w ten zespół, bardzo wierzę w ludzi, z którymi współpracuję na co dzień. I jestem zadowolony z tego, jak podchodzą do tej pracy i naprawdę sprawia mi dużą przyjemność spędzanie czasu w pracy i widzę, jak zależy tym ludziom. To nie jest jeszcze to, co my chcemy i to nie jest, tak jak powiedziałem, proces, z którego możemy na pewno już zacząć się rozliczać, bo ten proces budowy dalej jeszcze trwa, a też proces taki poznawczy tego wszystkiego dojrzewa i bardzo wierzę, że on dojrzeje i on będzie naprawdę dobry i skuteczny.